No. Coś mi tu ekran właśnie się. On się chyba tak ustawia, wiesz, jak się odsunę trochę, to on potem. Siemano. Siemka. Siema. Lecimy już? Mnie coś przycięło, wiesz, zobacz. Ja, jak mówię, a nie widać, żebym ruszał tym. No właśnie, jakiś zawieszony Dorian tu. Musisz go tam Paweł... Za dużo trawy. Zjarał za dużo trawy i złapał zawiasa. O czym dzisiaj gadamy? O tym, co jest na czasie. O tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu i co się dzieje w tym tygodniu. A to w tym tygodniu wojna, już tam trzeci raz zapowiadają. Znaczy dzisiaj coś tam słyszałem, że niby ostrzelali, ale zasadniczo to nie wiem, czy to prawda, bo jak wiemy, propaganda to telewizja. To już te trupy pokazywali przecież tym we Włoszech, nie pamiętasz te trumny na placu? No. To tak samo te strzały, to pewnie gdzieś tam z Donbasu, wiesz, przed tam iluś lat, jak o Krym walczyli. Ale bym się nie dziwił, nie? No ja już widziałem jakieś nagrania, gdzie ponoć były wybuchy artyleryjskie, ale nie wiem, czy to też właśnie nie jest jakaś podpucha. Nie? Słuchaj, w ciągu ostatnich dwóch lat zrobili ludzi w chuja już tyle razy, że ja w nic nie wierzę, co w internecie puszczają, wiesz. No to już nie ma co. Nie, no ale coś się będzie działać, nie? Co, bo to już musi być coś na rzeczy, jak tam jest takie zbiegowisko tych Rusków pod granicą i teraz Wielka Brytania wysłała żołnierzy. Nie, no będzie coś się dziać na bank. Moim zdaniem to jest tylko w jednym celu, żeby ludzie zapomnieli, zostali przez dwa lata dymani i oszukiwani, nie? Nie, no Ruscy wiedzą, co robią, nie? Pewnie wiedzą, wiesz, na ile sobie mogą pozwolić, jakie mogą straty ewentualne ponieść, tak, bo to wiadomo, że to nie jest tak, że nagle wszyscy powiedzą, my wam tam, nie wiem, takie sankcje nałożymy, że z głodu poumieracie, czy coś tam, nie wiadomo, że tak nie wygląda, bo to jest jakby szereg powiązanych z rzeczy, tak, no, ale pewnie nic nie będzie, oby, bo wiesz, komu to potrzebne, tak, a Polska zawsze się wtedy najbardziej angażuje i będzie tam pomoc chciała, wiesz, swoje wojska albo ścieżki gdzieś tam torować, wiesz, Ukraińcom, nie? No to jest kurwa totalnie, to jest chore, bo nawet dzisiaj z kolegą rozmawiałem, Anglia nas wychujała dwa razy już w historii. Ukraińcy też podczas II wojny światowej to kurwa siekali Polaków gorzej niż Niemcy, a teraz oni pomagają, kurwa, Polska będzie pomagać Ukrainie, no i do tego też się Wielka Brytania czy Anglia dołącza, nie? My powinniśmy, wiesz, zawsze z dala trzymać, wiesz, od Ruskich i od Ukraińców jedynie jakieś tam stosunki takie, które nam jakieś biznesowe, że tak powiem, tak, gospodarcze. Tak, takie, które są najbardziej potrzebne, a nawet bym powiedział konieczne. Żadnej pomocy, to jest, wiesz, ich problem, na tyle i dalej gdzieś tam można dyplomatycznie to rozwiązać, to tak, ale nie mówić, że ci są źli, bo ci są Ukraińcy tacy, wiesz, biedni, poszkodowani, nie? Tam od lat, wiesz, to trwa i to, wiesz, Krym wcześniej, wiesz, tam zabrali, potem oni sobie to odbili i to takie, no, jak się ale nie wiesz, ma. Teraz my będziemy jako Polacy niby pomagać Ukrainie, Ukraina przejdzie w końcu do Rosji, Rosja zagarnie Ukrainę i oni będą żyć razem w zgodzie, a to my Polacy będziemy źli i wtedy będzie po piździe, nie? Wiesz, tam w ogóle na Ukrainie jest taki problem, bo tam, wiesz, część ludzi to, tam dużo ruskich żyje i oni się uważają za ruskich i oni by chcieli przyłączenia. Tam jest problem taki, wiesz, od lat, wiesz, nie wiem, no to oni się tam powinni podzielić, wiesz, Ukraina, nie wiem, na pół i se niech tam, ta, która chce iść na zachód, to niech se idzie, a resztę to niech tam se idzie do tej Rosji, nie? Niech se tam żyją razem, wiesz. Wiesz, największy problem, o jakim ludzie zapominają, to jest taki, że przez ostatnie 100 lat istnienia naszych tam krajów, powiedzmy sobie, to Niemcy tak naprawdę w okupacji niemieckiej, jeżeli byłeś takim zwykłym obywatelem, nie byłeś w żadnym AK, nie byłeś, wiesz, w konspiracji i tak dalej, to płaciłeś podatki
i mogłeś sobie, wiadomo, nie, gówno ci wolno było, oprócz tego, że były łapanki, ale gdy byłeś takim zwykłym człowiekiem, to zwykły niemiecki żołnierz krzywdy ci nie zrobił, nie? Ruscy to już była swoło, ci tam gwałcili i ten, ale dalej, wiesz, tam mordowali Polaków, tych, wiesz, żołnierzy wyklętych, a Ukraińcy mordowali Polaków wszystkich, kobiety, dzieci, za to, że byli Polakami. Tak. To w tak zwierzęcy i okrutny sposób, że nie ma chyba, wiesz, no w Afryce i jeszcze drudzy po nich to są tylko Serbowie, tam ci Ustasze i tak dalej, nie? Nawet nie wiem, czy aż tak, bo tam na Jugosławii, nie? Także nigdy w historii Europy nie było bardziej zbrodniczego narodu niż Ukraińcy, nie? No nie było i to, wiesz, to się nie działo, działo wcale tak dawno, bo to było, wiesz, na, tak naprawdę na przestrzeni 80 lat, tak? 80 lat, dokładnie. No wiesz, to niektórzy jeszcze pamiętają. Wiesz, moja babcia ma 89, no to zasadniczo jeszcze wojnę pamięta, tak? Jakby tym to bardziej, mówię, że tak, w tej, jeszcze w tym oddziale, który pacyfikował Wolę, to był właśnie oddział Ukraińców, nie? Podczas rzezi Warszawy, nie? No tak. Wiesz, my powinniśmy z natury, wiesz, mieć, nie lubić, wiesz, ani ruskich, ani Ukraińców i Niemców, no ale wiadomo, że no, my jesteśmy po tej zachodniej stronie, więc tak jak mówię, nie powinniśmy jak najbardziej takie stosunki raczej neutralne i te, które przynoszą nam jakieś korzyści, a nie być, wiesz, po jednej czy po drugiej stronie, bo tu chcą, wiesz, Niemcy nas zawsze dymali, Ukraińcy, cała reszta tak samo, bo wiesz, z jednej i z drugiej strony, a Ukraińcy jeszcze nam dołożyli, wiesz, no i wymordowali tyle ludzi na tle rasowym tak naprawdę, nie? Ale wiecie, historia lubi się powtarzać, z Niemcami jest to samo, nie? Bo zobaczcie, oni za bardzo się jakoś nie angażują. Oni się nie wpierdzielają w to, nie wysyłają tam żołnierzy. Z tego co wiem, to wysłali jakiś sprzęt wojskowy, a chyba nawet tylko same hełmy. Wiesz, to oni będą wysyłać, oni, jak oni są z ruskimi dogadani tak naprawdę. Tak, oni są dogadani z ruskimi, tak jak kiedyś Hitler był dogadany ze Stalinem i to się ciągnie od lat i dalej tak będzie, nie? No przecież ten Gerhard Schröder, no to przecież on dostał posadę w Gazpromie, no to wiesz, no. O czym tu mówimy, nie? Tak. Angela, przecież to też było ten Nord Stream, no to przecież też za czasów Angeli to wszystko, wiesz, otwierało się i niby, wiesz, złe, no ale biznes jest biznes, tak? No tak, ten Nord Stream to po prostu, teraz Niemcy są niezależne od innych krajów. Bezpośrednio ciągną to z Rosji gaz i wiesz. I... A Rosja ma jeszcze większy monopol tak naprawdę, bo wiesz, no bo wszystko idzie i to oczywiście omijając nas, więc my tak. Zagadania, nie? I musimy sobie... Dzięki temu Niemcy czują się też bezpieczni, nie? No oni się czują bezpiecznie, a my jesteśmy uzależnieni od ruskich, no bo ruski mogą powiedzieć, no musimy niestety zmniejszyć dostawy, bo my potrzebujemy więcej w tym momencie, przykręcą nam, wiesz, o połowę i co, i nagle, wiesz, pół Polski będzie, wiesz, bez energii, tak? Tak. A tutaj jako Niemcy, jako dobry inwestor będzie zawsze troszeczkę chroniony przez Rosję i nawet jakby doszło do jakiegoś konfliktu zbrojnego tutaj na przestrzeni tych krajów Polska, Białoruś, Ukraina, Rosja, to Niemcy będą i tak, można powiedzieć, pod kloszem i nie będą ingerować w nic i nie będą się też obawiać Rosji. Oczywiście, że tak. To będzie wszystko takie pod publikę. Niby że jakieś tam sankcje, ale nic nie zrobią, tak? To jakieś, oczywiście Polska musi liczyć w razie czego na... No bo my jesteśmy, wiesz, no Niemców to nie interesuje, no bo oni nie graniczą, to my graniczymy, więc my jesteśmy takim krajem, który, wiesz, tak naprawdę chroni całą resztę Europy, tak? Odcina, nie? Więc my na tym najbardziej możemy stracić i jakieś straty ponieść, tak? No. A w tym temacie jeszcze wystarczy popatrzeć. Wy widzieliście u mnie na Instastory, jak wrzuciłem rozmieszczenie tych wojsk amerykańskich. Tak. Większość wojsk amerykańskich jest wzdłuż granicy niemieckiej po zachodniej stronie Polski. To kogo oni mają bronić przed ruskimi? Nas czy Niemców? No wiesz, albo przed nami, żebyśmy nie uciekli czasem może, wiesz. Tak. No i tylko tyle, że są. Oni tam są w razie co pilnować biznesu. Dlatego, wiesz, my mamy takie głupie te rządy w tej sprawie, tak, wymachłem, jak była sytuacja na Białorusi, koncerty robili idioci, wiesz, wolność dla Białorusi. Co nas znowu Białoruś jakaś obchodzi? Bo tam mieszka iluś tam Polaków. No, przykre, że tam, wiesz, kogoś zamknęli politycznie czy nie, no ale, wiesz, jak żyjesz w jakimś kraju reżimowym, no to co się dziwisz, że jak będziesz
postępował inaczej, to tak jak wiesz, ja bym do Korei Północnej wyjechał i bym próbował, wiesz, walczyć o wolność tam. No i... Zmienić nagle cały kraj. To się nie da, no to wiesz, trzeba czekać, aż tam, wiesz, wymrze to pokolenie, a tak naprawdę trzeba się Białorusinów zapytać, czy faktycznie im jest tak źle, no bo jakoś oni nie uciekają zbytnio z Białorusi, więc im się musi żyć tam generalnie dobrze, tak? Nie ma tam chyba jakiejś biedy, z tego co wiem, skrajnie. To znaczy, no sporo ich ucieka właśnie przez Polskę, nie? I Polacy im pomagają w tym... No ale to nie jest, wiesz, to wcale tak naprawdę, wiesz, to nie ma jakichś tam, wiesz, tych Białorusinów nie wiadomo ile. Tam, wiesz, dużo siedzi, bo też miałem tam znajomego, co miał rodzinę w Białorusi. Mówiłem, że tam ich to tam nie interesuje tak naprawdę, że tam polityka, im się tam żyje generalnie, wiesz, spokojnie, nie ma tam, wiesz, żadnej wojny. To oni są tak, wiesz, mają taki no, swój świat, tak? Są z boku, tak? Nie chcą iść do Unii. Znaczy może oni tam część pewnie by chciała, tak? No ale wiadomo, że rządy są takie, a nie inne. O, ci, którzy się tam urodzili i nie walczą z tym systemem, tylko się przystosowali, to po prostu sobie spokojnie żyją, nie? Tam krzywda się im nie dzieje widocznie. Nie, no wiesz, tam na Białorusi nie ma jakichś patów, wiesz, no, jak w Korei Północnej, tak? Że tam jakaś w ogóle propaganda, że musisz płakać na zawołanie, że tam, wiesz, ten przywódca... Jak za słabo płaczesz, to do obozu, nie? No, jak nie będziesz w ogóle ten płakał, to cię odstrzelą. No. I na mentalność i tyle. No. Ale kwestia przyzwyczajenia. Że zawsze muszą, wiesz, wymachywać szabelką, potem Białoruś nam też, wiesz, środkowy palec pokaże i tak będziemy, wiesz, będziemy skonfliktowani z Białorusią, z Ukrainą i z całą resztą. No. Więc, wiesz, Ukraina, jak nie patrzeć, tak naprawdę, no to oni cały czas się domagają naszych wschodnich ziem. Przecież oni uważają, że Przemyśl się im należy, coś tam jeszcze. Nie? To są, wiesz, wszystkie te takie postsowieckie, wiesz, kraje, to z nimi trzeba, no, mieć takie, wiesz, neutralne stosunki, tak? Na tyle, na ile jedynie jakieś biznesy prowadzić i tyle, ale nie tam, wiesz, wymachiwać szabelkami, bo historia nam pokazała, że w razie czego to zostaniemy sami, tak? Bo to jak zawsze. To tak jak, Cejrowski mówił, że Rosji to nie ma się co uczyć nam i jej historii, tylko z nią trzeba walczyć i się jej trzymać jak najbardziej z dala. No tak jest, bo wiesz, oni by chcieli powrotu, wiesz, tak naprawdę tego całego, wiesz, systemu, nie? I to, wiesz, to jest taka mentalność, wiesz, tych przywódców na Białorusi, w Rosji, Ukraina, no to ona do końca sama nie wie, bo wiesz, tam jest też tak podzielone to wszystko, że tam połowa z nich to są Ruscy, tam wielu, wiesz, po rusku mówi. Także zupełnie... Ale wiesz, Szymek, Ukraina to też jest dużo Polaków, nie? Bo przecież kiedyś granica przed II wojną światową, granica Polski, to jest teraz dość głęboko w dzisiejszej Ukrainie. I tam było mnóstwo Polaków. Nawet jak ja pojechałem na zawody na Ukrainę, to dużo zawodników było, którzy mieli polskiego dziadka, babkę. Czy to tam po prostu byli polskiego, w Lwowie, w Ukraińcy Gdyby. Polskiego pochodzenia. Mnóstwo ludzi tam jest, nie? Mieli farta i ich nie zamordowali, skurwysyny. To był polski kiedyś, wiesz, i... A teraz są. Nie wiem, dla mnie ja zawsze, mi mój dziadek tak tłumaczył, nie? Że Niemiec był zły, mówi, Ruski był straszny, ale Ukraińcy to zwierzęta. Nie, no to tak. Wiesz, to każdy dziadek to samo mówił, czy babcia, i ja tak troszeczkę się też lubię zainteresować historią II wojny światowej i różnymi tam właśnie takimi wydarzeniami, albo po prostu opowieściami z życia wziętymi z tamtych czasów. No to tak jak mówisz, Ukraińcy, Ruscy, Ukraińcy, to było najgorsze zło. To oni byli jak bydlacy, nie? To się głupio mówi, bo ja nie chcę wyjść na jakiegoś rasistę. Ogólnie do Ukraińców nie mam jakiegoś... Kurde, no znam kilku Ukraińców i normalnie się z nimi dobrze rozmawia, ale jeśli mówimy o takiej kwestii politycznej, no to kurwa nie było gorszych ludzi niż oni podczas II wojny światowej. No wiesz, tam w ogóle ten nacjonalizm taki, że bo nie uważają, wiesz, Stefana Bandery za bohatera narodowego. No to wiesz, sam fakt dla nas, a my im jeszcze, wiesz, bo Polska przecież tyle pożyczek im dała, wiesz, milionowe oczywiście zawsze jakieś tam wsparcie, bo z drugiej strony, wiesz, chcą mieć tak siłę tanią roboczą i oni chcą, wiesz, tą lukę ludzi, którzy, wiesz, z Polski pojechali i mieszkają na obczyźnie, no to chcą zapełnić tymi Ukraińcami, tak? A ci Ukraińcy, no to, wiesz, wielu takich, którzy mają takie właśnie poglądy, że, wiesz, Bandera to był ich bohater narodowy, nie?
no ale że tam wymordował, wiesz, tysiące, wiesz, ludzi w Polsce, niezależnie od wieku i płci. A czy no to... on nie wymordował, bo on chyba wtedy siedział. To tam był Szuchewicz. Wiadomo, że nie on, ale wiesz, to jakby... On był przywódcą tego ruchu, o tak, nie? Symbolem ich. Wiesz, więc ale to jest, tak następny, to jest następny dowód na to, że Ukraina się dogada z Rosją, bo w Rosji tak samo, na przykład Stalin to jest bohaterem narodowym. Wyobraźcie sobie, że gdzieś w Niemczech jest pomnik Hitlera, i albo ludzie do tej pory, nie wiem, trzymają obraz Hitlera gdzieś w domu i popierają jego czyny. A w Rosji to jest. Przecież, kurwa, Stalin był takim zbrodniarzem i tam są pomniki, kurde, wiesz, ludzie dalej cały Stalin, czas uważają jego Stalin za wielkiego wodza i takiego bohatera. No tak, tak. Także to wiadomo, trochę było... Wiesz, inaczej. No ale u nas nawet jak było sytuacja, że chcieli te pomniki sowieckie zlikwidować w Polsce, to taka afera była, wiesz, w Rosji, nie, że my niszczymy pamięć, wiesz, ich bohaterów, nie, ale wiesz, to nie byli dla nas bohaterowie, bo oni, wiesz, oni nas tu napadli i oni się, wiesz, tłumaczą tym, że dzięki temu wojna się zakończyła. No to, wiesz, super, nie, tak jakbyś, wiesz, z deszczu pod rynnę wpadł, nie, na kolejne lata. Wyzwolili. No bo tak było. Wyzwolenie, wiesz, od Niemców, ale teraz jest, wiesz, należycie do nas, nie? I teraz, wiesz, ruskie nas nie lubią dlatego, no bo my się tam w końcu po iluś tam latach, po tych tych przejściach, wiesz, po tym historycznym, wiesz, upadku tego, wiesz, tego komunizmu, no to dostaliśmy się taką odłączną częścią, wiesz, no i poszliśmy na zachód, dlatego ruskie nas nie lubią, bo nie chcieli nas trzymać, wiesz, no, dalej u siebie, tak? Tak, tak. Andrew, rzucaj temat jakiś. Czekaj, bo mnie tu ten, Ziobro mnie tu, kurwa, znowu. Problemy techniczne? Co? Problemy techniczne, kurwa. No, chyba wieje tam w Irlandii. Dorian się nawet zmył. Pewnie teraz wieje w Irlandii, bo u nas od dwóch dni to, wiesz, tutaj takie wiatry były, wiesz, szalone. No teraz jest jakiś tam żółty alert, nie? To są pomarańczowe. No tutaj w Belgii też jest masakra, co wieje, to jest szok. Tutaj są wszędzie, wiesz, blisko morza i ten wiatr napierdala, tu jest taki sztorm, ja że czasami jak się zacznie... Ja to może 600 kilometrów, ale też taki wiatr, wszystko wczoraj i dzisiaj, człowieku, to przecież zrywało wszystko gdzieś tam w Polsce u nas. Jakiś dźwig taki żuraw się wywrócił, spadło na ten... No słyszałem. Jakichś robotników na tym i, wiesz, zabiło ich, nie? No, tam... dwóch robotników, jeden 63 lata, drugi 23 lata. Słyszałem o tym. Teraz może pogadamy o tych, wiesz, nie, czy... Skoro skończyła się ta cała śmieszna, no w sumie nie śmieszna, bo to tragikomedia z najśmiertelniejszą chorobą. No, u nas się jeszcze nie skończyła, bo u nas cały czas, nie wiem jak u was, czy dalej podają, wiem, że tam wielu krajach... No co ty, nie, już zapowiedz, nie. Nie, w Wielkiej Brytanii już przestali testować, czy mówić o tym, ile zwierz tam tych testów, nie? Ale u nas cały czas podają pierwsze informacje, ja już nawet nie oglądam za bardzo wiadomości, bo podają, że zachorowało tyle i tyle, w ciągu 2 lat 5 milionów, wiesz, chorych. Tak. U nas Holandia się już otwiera, ale Belgia jeszcze nie. Jeszcze w Belgii tam, wiesz, jeszcze wczoraj jeszcze mnie w Ikei za maseczkę, kurwa, ścigał gościu. Po całej Ikei, kurwa, łaził za mną i 3 razy mnie upominał. Ale debil, nie? No i co, założyłeś, czy nie? Jak to ten czynnik? No założyłem, kurwa, bo tutaj, wiesz, nie chcę, kurwa, robić przypału, ale później sobie pomyślałem tak, że jak już wyszedłem z tej Ikei, byłem taki wkurwiony i myślę, kurwa, chyba się jeszcze raz wrócę tam i specjalnie będę łaził bez tej maseczki i wejdę z nim w dyskusję, ale tam nie byłem sam, to już nie chciałem robić przypału. Najgorszy to właśnie... Wiesz, przy ludziach to jeszcze by cię, wiesz, cała reszta ludzi, wiesz, żywcem zjadła, bo ty, wiesz, niebezpieczeństwo stwarzasz, nie? No, wiesz, jakby powiedzieli, że od jutra nie trzeba, bo nie ma, no to by nagle wszyscy zdjęli. Dokładnie. Pokazuje, jak tymi ludźmi można sterować i w razie czego, jak faktycznie przyszła jakaś wojna, czy przyjdzie jakiś, nie daj Boże, Hitler drugi, no to tak tych ludzi będzie potrafił, wiesz, zmanipulować, że powie na przykład, że Polacy to są niedobrzy i trzeba ich zwalczać, wiesz, i oni tak będą, wiesz, myśleć, nie? No, tak jak mówisz, to jest prawda, bo skoro oni wierzą teraz w nie wiem, no, mi się wydaje, że nawet nie wierzą w tego wirusa, tylko takie jest przekazanie, on chce być w
fajny, Bo wiesz, porządku, super, tak, i kurde, musisz nosić maseczkę i koniec. Ale po co? Bo jest takie prawo no wiesz, tak, bo jest jest takie kurde prawo, nie, tak. że czy to ma sens jakikolwiek, wiesz, w ogóle naukowo jest to potwierdzone, to nie ma znaczenia, ale jest takie prawo i trzeba się dostosować. No ludzie są pojebani, nie? Dokładnie. Dlatego to pokazywa się, że jeden na drugiego to... to by, wiesz, wydał policji, tak jak, wiesz, jak kiedyś Żydów wydawali, nawet często Żydzi, tak? No bo wiesz, no, to pokazuje, że ci ludzie by tak samo... To tak jak taki kujon w szkole, kurwa, co wiesz, tak. Zawsze cię przeskarży do nauczycielki i tutaj ale oni tak pewnie jest samo. Klasówka, że ten, że on ściąga, wiesz, a ten nie, wiesz, on cię wyda, tak? No. Albo taki, że wiesz, cała klasa pójdzie na wagary, ale on jeden zostanie, potem pani powie, no a... Ty za to, że zostałeś, to będziesz miał piątkę ode mnie, nie? I on, tak, wiesz, tak, o to chodzi, tak. I poklepię go po plecach. U nas tak było, jesteś nie? Jesteś frajer, kurwa, potem, numer że jeden. Zostawał, wiesz, zostawał dwóch takich, kurwa, kujonów, nie? My potem mieliśmy, wiesz, przesrane, a on tam, wiesz, dostał piątkę z zachowania, nie? Tak. Widzę, to każdy z nas przechodził, kurwa. Każdy taki, kurwa, miał frajerów, nie? I przez takich, no właśnie, frajerów, są zawsze jakieś problemy, nie? I oni potem właśnie tacy, wiesz, dorastają i potem jak są starsi, to tak samo robią. I tak samo jak ja wczoraj właśnie, wiesz, zaparkować się pod tym, pod swoim domem na osiedlu zamkniętym na chwilę, wiesz, na pół godziny, bo nie chciało mi się wjeżdżać do garażu podziemnego, bo mówię, zaraz będę wyjeżdżał, to na chwilę stanąłem, wychodzę do auta, patrzę, wiesz, bilet od Straży Miejskiej, wiesz, mandat, no i muszę się teraz zgłosić, nie? Także sąsiad na sąsiada, naprawdę to ludzie muszą mieć tak nudne życie, że współczuję naprawdę. No wiesz, system, z którym ludzie musieli walczyć, komunizm w Polsce, oficjalnie upadł, bo tak naprawdę to nie upadł, według mnie, i ja się tego trzymam. No i ludzie zapomnieli, że tak naprawdę trzeba być w porządku i trzeba zachowywać się, że tak powiem, przyzwoicie, bo tak naprawdę system nie ma dla nas jakiś tam, nie rozpieszcza. No ale wiesz, co mnie najbardziej wkurwia, to na przykład, że ci ludzie, wiesz, jak chcesz być szują, to bądź szują, a jak chcesz być w porządku, no to bądź w porządku. A on, tak jak Krzemek tutaj mówisz, że tutaj zadzwoni na Straż Miejską, żeby ci mandat wjebali, a ty go zobaczysz na drugi dzień na klatce schodowej, czy tam gdzieś na zewnątrz, dobra, on mówi, cześć Krzemek, co tam u ciebie, jak się miewasz, to wiesz, wszystko to zajebiście, ludzie, nie? Miałby, wiesz, trochę honoru, jakby podał swoje nazwisko czy coś, ale nie, on nie poda, taka siedzi menda, wiesz, z okna i powie, a, zaparkował tu, aha, będzie, ja zadzwonię i wiesz. Tylko że oprócz mnie ktoś tam jeszcze stał i wiesz, no i też dostał mandat, nie, no bo to wtedy muszą wszystkie samochody. No, ale patologia, przecież na prywatnym osiedlu, no, że, wiesz, Straż Miejska 200 metrów ode mnie, no to zaraz przyjdą, nie. Ale to czujesz się bezpiecznie, nie? No, oni faktycznie to tak bezpieczeństwa pilnują, że wiesz, no, mandaciki potrafią wystawić. Znaczy, wiesz, no taka jest też praca, no to co ja tu, wiesz, no, oni mają wezwanie, muszą przyjechać. No, raz tam gadałem, wiesz, tam ze Straży Miejskiej, jak już kiedyś była sytuacja podobna, to on mówi, no wie pan, my tu nie chcemy przyjeżdżać, ale jak zadzwonią, to jest zgłoszenie, no musimy przyjechać, no. No to wiesz, była w porządku, wiesz, no nie chciała mi tam powiedzieć, kto to jest, bo nie może, no ale może jakoś się dowie. Tutaj akurat to nie jest wina Straży Miejskiej, tylko jest ewidentnie wina tego sąsiada, który cię, kurwa, zgłosił do nich. Wiesz, takie mędy są, no ja nie wiem, czy to Polacy tacy są wszyscy, no myślę, że chyba nie wszyscy, ale duża część ludzi jest taka właśnie pokrzywdzona chyba przez los, nie wiem, czy rodzice ich nie kochali, czy takie mają nudne życie, że muszą, wiesz, sąsiadom na przykład uprzykrzać, nie? A być może, wiesz, on sam stoi, pewnie, ja się założę, że on pewnie czasami sam stoi, a jak wiesz, zobaczę innych, no to zadzwoni, nie? No takie mędy. Taki no. Najgorszy. Albo wręcz przeciwnie, może tata ich za bardzo kochał. No nie wiem, może do wanny wchodził, ja nie wiem, no. Myślę, to dramat. Dlatego, wiesz, jakby przyszła jakaś wojna, to ci ludzie, to pierwsze, co by robili, to by, wiesz, przypuszczam, żeby spierdalali i jeszcze, wiesz, w ramach swojego może bezpieczeństwa, czy jakichś korzyści finansowych, to by wydawali pewnie, gdzie są, wiesz, gdzie są ci tacy niewygodni, co chcą walczyć, wiesz, z nimi, nie? No, tak by było zdrajcy, nie? Teraz, wiesz, zdrajcy byli zawsze, a teraz to by było jeszcze więcej tych zdrajców. No tym bardziej, że wiesz, dużo, dużo było takich społeczniaków, tak zwanych, ja ich tak nazywam, że no, wiesz, szedłeś sobie w sklepie i się pruli do ciebie, załóż maskę, nie? No mnóstwo takich społeczniaków, no.
Także to są ludzie, którzy nigdy, wiesz, nic nie osiągnęli w życiu i muszą teraz, wiesz, na, albo na stare lata jakoś poczuć się ważnym i on wtedy, wiesz, pójdzie na policję i on będzie od policji, wiesz, oczekiwał, że nie wiem, medalu, nie, za jakieś postawę obywatelską. No jasne, to jest, wiesz, jak ktoś nie jest dowartościowany, to tak jak przytoczę na przykład taki przykład kulturystyki, no jak ty wiesz, że coś znaczysz w tym sporcie, ktoś ci powie, nie, ty wyglądasz chujowo, paproch, to tamto, ja się z tego śmieję, bo wiesz, ty udowadniasz na scenie, jakie masz wyniki i kim jesteś, a to, że ktoś tam sobie coś powie, to tak jak na przykład ostatnio były te porównania na Instagramie, co ty, Andrew, wrzuciłeś, no, różnych kulturystów. No ja tam byłem z Maćkiem Kiełtyką, no to ja dałem jemu głos, no bo co to dla mnie znaczy? Ja wiem, co ja osiągnąłem i jak ja potrafię wyglądać, a to, że to jest też mój kolega, no to dlaczego ja mam stawiać głos, powiedzmy, na siebie, nie? No, a taki dzban właśnie by chciał za wszelką cenę być wypiętnowany, być na, wiesz, na pierwszym miejscu. Teraz musisz się zapytać Maćka, czy on głosował na ciebie? Ja nie ujawniam głosu. No właśnie, podaj. No, ale wiesz, no właśnie, jak jesteś normalny, to potrafisz to potraktować jako zabawę albo przyjąć na klatę nawet jakąś, jakby to była krytyka. No, jak ktoś jest dzbanem, to niedowartościowanym, to musi po prostu się dowartościować kosztem innych. To proste, logiczne. Nie, wiesz, tak. Akurat kulturystyka jest takim sportem, że nikt nie był nigdy idealny, bo u każdego, nie? Było coś, wiesz, co mogłeś znaleźć i powiedzieć, że o, to akurat miał kiepskie, nie? Albo to, wiesz, iluś tam zawodników miało to i to lepsze, nie? Jak spojrzysz na Kolmana, na kogokolwiek, to się, wiesz, no, nie ma właśnie idealnych kulturystów, bo to jest, wiesz, kulturystyka, więc zawsze można się dopatrzeć, że drugi na przykład ma lepsze to, a ten ma lepsze to, ale wiadomo, że tu się liczy jakby całość, nie? Wiesz, do mnie na przykład kiedyś, wiesz, jak nie mieliście do czego doczepić, widziałem na jakimś forum czy na czymś, to jeszcze jak miałem włosy albo resztki włosów, to powiedzieli, ale on ma za kolor, nie? Bo wygrałem wtedy chyba mistrzostwa Europy, wiesz, to całą kategorię, open, całe mistrzostwa i no to, wiesz, o za kolor, nie? No to, wiesz, to teraz ja bym tylko napisał jedną rzecz. Ty też będziesz miał kiedyś za kolor, ale mistrzem świata baranie nie będziesz, nie? No tak, ale to, wiesz, zawsze takie wytłumaczenie, że spojrzy się na coś, czego, wiesz, już no, nie można się doczekać. No, chuj, że on tak wygląda, ale ja mam ładniejszą fryzurę. Albo, wiesz, albo, że on ma, ale ma nos wielki, o, ciekawe czemu. Ale wiesz, że mam dystans do siebie, to, wiesz, mnie tam w ogóle się nie przejmuje z takimi rzeczami, nie? Szymek dużo kłamał w szkole, nie? Ja akurat mam nos wielki od urodzenia, także wiesz, mam wytłumaczenie. W razie co mogę pokazać, ja zdjęcie z pasożytki. Ja też. To jest, wiesz, duży nos, żeby wywęszyć, wiesz, zdrajców i frajerów, nie? Dokładnie. Urwy i złodzieje. Wyniucham wszędzie. Może to jeszcze nie jest, bo mnie intuicja mi nie zawodzi w życiu, powiem ci, że... Tak jest. No, największy problem właśnie z takim czymś jest, że później masz bardzo ograniczoną liczbę kolegów, nie? Ale może i lepiej, wiesz, lepiej mieć dwóch, trzech wartościowych niż stu, którzy cię będą niby, wiesz, po plecach klepać, ale tak naprawdę, wiesz, jak tylko coś się stanie, wiesz, czy gorszego, to albo cię kładę pod nogi podłożą, albo się odwrócą i nagle, wiesz, albo cię nie znają, albo nie mają czasu, to nie liczy się ilość, ale jakość. A życie zawsze weryfikuje, wiesz, przyjaciół, znajomych. Takie czasy, no. Tak było, jest i bez. Kogo tam ten wiadomości, kurwa, lecą? U mnie reklamy. Właśnie, tak już a propos reklamy. Kiedy Nutri Pro będzie w telewizji reklama? No, wiesz, jak tam... o takiej o dobrej porze, nie wiem, tak 20, między wiadomościami. No taki spot reklamowy to ile? Z pół bańki by kosztował chyba, nie? To za 30 sekund to... zrzutkę zrobię na reklamę. No nie wiem, tak mi się wydaje. Myślę, że lepiej. Nie, tam kiedyś patrzyłem na cennik, ale to nie pamiętam, bo to też zdarzy się od godziny, kiedy jest taka najlepsza, czyli właśnie około godziny, na przykład tam jak są wiadomości, albo tam jak było na TVN, jak tam Magda Gessler miała program, no to też tam, nie?
trochę więcej. Pomyśl sobie, jakby Magda tam izolat do Bigosu. Skoczę do toalety na chwilkę, zaraz będę. No, bo do tego, do serniczka, nie? I, do serniczka i izolat, kurde, wiesz, nie? Pyszny izolat, ci najlepszy. Ale przecież są te programy kulinarne, wszędzie jest, że zawiera lokowanie produktu, nie? No tak, są. No, powinni zrobić, czego nie, fit ten, akurat dzień taki, wiesz, gotowania fit i... Ale no, chyba ta Magda Gessler reklamowała, a wiem, że te ciasteczka chyba z SFD, coś tam widziałem na Instagramie się rzuciło, że chyba z SFD reklamowała. To się trochę tam śmiali, no bo tam jest chyba, że to wiesz, ciasteczka fit, nie, tu no Madzia to wiadomo, ona się lubi zjeść. To mogłaby takiego gajnerka reklamować, nie? No ona na masie, wiesz, nie? Na masie, najpierw, nie? Wiesz, najpierw masa, później masa, wiesz. A na końcu jeszcze masa. Poprawisz masę, nie? Jak już dobrą masę zrobisz, to wtedy dopiero, wiesz, możesz myśleć o redukcji, nie? Tak. Jak myślisz, Paweł, o cię nie było, Madzia Gessler, bardziej wellness, figur, czy ten, czy bikini? Może wellness, tak wiesz, wellness, nie? Zrobili bikini master wellness, nie tam, wellness master plus 60, nie? Nie chciałbym mieć takie... To jest trochę dyskryminacja, w sumie jakby nie było, no to, wiesz, kulturystyka weteranów była, a weteranki, czekaj, weteranki się zaczynają od 35 roku życia, nie? Więc zobacz, jakie to przykre w sumie, nie? 35 lat jestem już weteranką, nie u kobiet. O, ona to by była praweteranką. No właśnie w tym wieku to już, wiesz, to już... Umarlak, nie? Wersja, wiesz, umarlak. Umarlak. Zdejmą ten podcast, kurwa, zdejmą ten podcast. Także tu pod tym względem faceci mają lepiej, bo jednak zobacz, kobiety nawet właśnie, nawet jak już w weteranach w naszym sporcie, to 35 lat, 5 lat wcześniej. Na emeryturę idą 5 lat. No i gdzie to równouprawnienie jest, nie? A wellness też 5 lat wcześniej, nie? No co to za wiek? Ale 30... co, teraz już weterani, mężczyźni też już chyba są od 35 roku? Nie, chyba nie, chyba od 40. A to zależy od federacji, wiesz? Pewnie od federacji, ale no, 35 weterani to już trochę przesada lekka. W ja ogóle pamiętam, mnie to rozwala, taki... jak oni to nazywają weterani, nie? Bo za granicą to jeszcze mówią mastersi. No to dobra, mastersi to jest takie dość dumne określenie. Ale weterani, kurwa, tak, to mi się kojarzy z jakimiś laskami. Ale wszyscy mi kojarzy, nie? Z takimi, że już wiesz tam... Wózki inwalidz. Taki po przejściach. Nie, no mi się kojarzy weteran taki, wie, że tam nogi jednej nie ma, bo na minę... No właśnie tak samo, z weteranem wojennym, nie? Ręka amputowana, nie? Tak, tak. Ale wiesz, jakoś dał radę się szykować tam z jedną ręką, czy w ogóle tam z tego... No, ale był taki rok, że w tych weteranach powyżej 40 był lepszy poziom niż chyba normalnie w seniorach. Chyba w 2009 roku, pamiętam, jak było chyba nawet w Białymstoku, to będzie w tych weteranach naprawdę był poziom wysoki. Nie? Tam Hamouda wtedy przyjechał świeżo, chyba upieczony mistrz świata wtedy. Pamiętam, że taki poziom ale był naprawdę... Ale co to były za zawody? To były mistrzostwa świata juniorów i weteranów w Białymstoku. Tam ja startowałem. Tu pamiętam, że... Co to? Jako junior. Ja jako junior, no. Zdobyłem tam brązowy medal mistrzostw świata. Czekaj, to ile ty miałeś lat w 9? 21. A no tak, do 21. Wtedy, no. Wtedy juniorzy jeszcze byli do 21, bo później zrobili do 23. Wiesz, jakbym miał, wiesz, do 23 jeszcze juniorów, jakby mi się udało, no to pewnie bym wygrał mistrzostwa świata jeszcze, nie? To by mi się udało. Ale to było akurat tak, że jak ja już skończyłem, to więc już rocznikowo miałem chyba 24 i od tego roku zrobili od 23, nie? Ty, 23 junior, ja w wieku 23 lat to już miałem dziecko i już byłem ożeniony, nie? Junior, kurwa. Się fantazja poniosła. Szaleć się chciało, widzisz, a ja trenowałem ciężko. Nie no, ja też trenowałem, nie? Tylko co innego. Znaczy, nie, no, bo jak... Juniorzy są za starzy, a weterani są no za wcześnie, za młodzi. Tak. Ale najlepsze 40 lat to jeszcze wiesz, tym bardziej, że wiesz, że nie jesteś naturalny, to 40 lat w kulturystyce, chyba że jesteś debilem i ładujesz w siebie kurwa kroplówki i 5 gram kurwa towaru, no to nie wytrzyma organizm, nie? Ale jak wiesz, jak ktoś normalny jest i ma gen, a kto ma gen, to nie musi nie wiadomo ile, to 40 lat to jeszcze nie jest taki zły, nie? Przecież
Roni, jak kończył ostatnią Olimpię, ile? 42? Jak miał ostatnią, to miał chyba nawet, może i więcej nawet miał. Albo to 44, Roni, nie? Roni już był zużyty mocno, bo on wiesz, on zaczął no, w 90 chyba roku starty, a trenował już wcześniej. Wiadomo, że on trenował bardzo ciężko. No więc to zużycie było trochę większe niż u innych. Ale wiesz, jak się ktoś dobrze prowadzi, no to faktycznie no, 40 lat no, to jest taki wiek, że nabiera się tej takiej maksymalnej dojrzałości, jeśli chodzi o muskulaturę, tak? Też wydaje mi się, że zależy od ciała. Przede wszystkim zależy od treningu i od towaru, ale i od ciała. Dzisiaj oglądałem tego, jak on się nazywał? Gunter? Ten, co kiedyś raz wygrał z Ronim Komanem. Szerikam, nie wiem. Przecież on to wygląda naprawdę zajebiście zdrowo na obecną chwilę. Jest szczupły fakt, ale kurwa, on to ale wygląda wiesz, naprawdę... Większość tych, co mają normalny łeb, wyglądają zdrowo. No zobacz, Cutler też wygląda zdrowo, już ma... Tak. Będzie przed 50... Ale ten Gunter to wygląda, jakby był w naszym wieku. No, tak. Wiadomo, jest szczuplejszy, ale wiesz, ale wygląda zdrowa. A na niektórych popatrzysz, to już wiesz, jak takie, wiesz, wraki takie, nie? Zresztą, zobacz, no LeBron też, zobacz. Chłop jest po 50, a z twarzy to wygląda, wiesz, jakby miał 30 parę, nie? Albo nawet wygląda młodziej niż niektórzy ci, to mają, wiesz, 20 kilka lat, są, wiesz, tak na szprycowani, nie? I powiem ci, że on jakoś specjalnie z głową to nigdy nie robił, nie? Bo tam połowa roku to były sterydy, a druga połowa to były narkotyki. Melanż, nie? No. Taki gen był. No teraz przypuszczam, że chyba tak już nie ma, bo się tak, wiesz, wziął. No długo był też potem, wiesz, naturalny przez ileś tam lat. No to też ten organizm no, na tyle był świeży i też nie taki zużyty, wiesz, a jak niektórzy cały czas, wiesz, na maksa lecą, no to wiesz, to już organy, bebechy, wiesz, brzuch potem, no i to wygląda źle, nie? Także tutaj, wiesz, Cutler widać, że ma taki, wiesz, łeb na karku, bo wiesz, ogarnia, wiesz, biznesy i dobrze wygląda zdrowo i chyba tam normalnie to jakoś tak. On nie narzeka na kontuzję, na jakieś problemy ze zdrowiem. Mam młodą dziewczynę teraz, więc nie wiem, czy jakąś ma inną, czy coś, czy to jest ta sama, nie wiem. Tak mi się coś wydawało. Być może to... Wiesz, ja uważam, że największa głupota to jest to, co robi ten mutant, nie? Ten, Walker. Ten młody, tak, no wiesz. Wiesz, nie, wiesz, jesteś młody, zaczynasz i ty już musisz, kurwa, pro i dopierdala 10 kilo w rok, nie? Po co? No to wiesz, to się odbije. Ale wiesz, no Cutler też był, miał 21 lat i już wygrał pierwsze zawody pro. Wygrał, miał 19 lat, jak zdobył kartę, nie? Ale wiesz, ale wyglądał, no nie robił też takich przeskoków bardzo dużych, tylko wiesz, faktycznie gdzieś tam już był jak był młody, był na wysokim poziomie, tak samo jak LeBron. No, LeBron też miał chyba 22-23 lata, jak na Olimpii pierwszej startował i zajął chyba tam drugie miejsce wtedy, w 92 roku chyba? Tatorianem. To miał ile? Nie wiem, 23 lata? No Cutler to miał w chuj zajebisty gen, bo był, on zajebiście wyglądał, wąska talia, a tu już niesamowita masa mięśniowa. Moim zdaniem dużo lepiej wyglądał niż Walker. Dużo, dużo lepiej. Oczywiście, że dużo lepiej. Źle się wyraziłem. Może nie lepiej, tylko zdrowiej. O, w ten sposób. Ale dla mnie lepiej, bo dla mnie ten Walker wygląda, no jest, wiesz, wielki mutant, ale wygląda brzydko i w ogóle mi się to nie podoba. Nie, no nie, oczywiście, no Cutler to był mistrz Olimpia. Ten jeszcze nie. No wiesz, ale teraz to każdy, wiesz, no szybciutko, młodo, bo wiesz, bo jest progres, no to oni się będą chwalić, że taki młody, no ale co z tego, to wiesz, tu nikt nie patrzy na to, ile masz, wiesz, ile masz lat, tak, to nie jest wyścig. Nie będzie na scenie patrzył, że ty masz 25 czy 6 lat i jesteś większy na przykład od tego, co ma, nie wiem, 38 i jest na przykład, wiesz, tam, nie wiem, drugi w rankingu. Cedric na przykład jest kawał chłopa i już ma też swoje lata, a też fajnie wygląda, nie? Też fajnie wygląda, ale on widać, że on jemu głowa nie ogarnia znowu. On widać, że jest taki ten niehalo i on formy nie robi, nie potrafi zrobić, więc widać, że tam głowa nie wytrzymuje. No, tak, formy nie robi. To nie na 100% chodzi mi o to, że on, wiesz, będzie miał 70 lat i on będzie sobie, myślę, że nie narzekał na problemy ze zdrowiem, nie? Pewnie tak, wiadomo, on jest jeszcze do tego, wiesz, no murzynem, to też ma lepszy gen, oni się też inaczej starzeją. Ale wiadomo, jak to murzyni w większości... Oni zawsze lecą tam trochę nie na 100%, bo wiedzą, że mają dobrego gena, to się lubią opierdzielać, nie? No jedynie był Roni taki, że miał gena, no i robił to na 100%, dlatego był, wiesz, najlepszy.
Ale cała reszta... Ale Chris Cormier na przykład też zapierdalał dobrze, nie? No też, ale zobacz, jego kariera no też nie była jakaś długa, tak? Szybko zakończył i też tam jakieś miał przeboje chyba z prawem, coś tam i tak, wiesz. No on imprezował, kurwa, ponoć tak. Imprezował, to lubił tam sobie, wiesz, po nosie, nie? To... No. Roni to chyba z tego, co, wiesz, raczej tam nigdy nie było słychać o takich podbojach, więc on typowo, wiesz, był taki wkręcony w to na 100% i... No, no i to było widać, tak? Nie, no Roni to była ikona pod każdym względem. Dokładnie. Cała, wiesz, reszta... No jeszcze nie, no widać, że Dexter, no to on też taki... Jeśli chodzi, wiesz, o Murzynów, no to widać, że łeb na karku, wiesz, ogarnia bazę, tyle lat startuje, wiesz, też się zdrowo trzyma i pewnie on, wiesz, za... Już ma teraz po 50, więc za 15 lat pewnie będzie wyglądał podobnie, tylko będzie miał może, wiesz, siwe włosy, nie? Jak nie będzie farbował. No. No ale to są jednostki. W większości to wiadomo, jak kończą. No, Dorian może coś powiedzieć. Dorian przyszedł, ale nic nie mówi. Chyba kamerę mi przycięło, wiesz? Wieje w tej Irlandii, wiesz, żeby ten, wyłączyłem kamerę, żeby tylko dźwięk był, nie? Żebyś Dorian opowiedział jakieś historie tam, które jeszcze były nieujawnione, jakieś ciekawostki z życia. Zawiesił się Dorek. Dorian nie chce rozmawiać, no, stawmy go, niech się tam posiedzi. Wiadomo, nie, ale jakby nie patrzeć, dla mnie to jest drugi człowiek w historii tego sportu. Pierwszy Roni, król, a drugi Dorian, nie? No, generalnie no, tak. To ogólnie trzech, ja najbardziej zapamiętałem trzech Mister Olympia. Arnold Schwarzenegger, Dorian i Roni, nie? No ja też, bo to były takie lata, bardziej już wiesz, że to... Ale wiadomo, no też był Lichany, który 8 razy był Mister Olympia, ale... Tak, ale mi nie utkwił tak w pamięci, jak no mi właśnie też nie utkwił, no bo wiadomo, Arnold to była ikona kina i tak dalej. A potem właśnie faktycznie, że to jakieś takie lata, nie wiem, dlaczego tak właśnie, mimo że 8 razy... Wiesz, był... Arnold to był taki jak Pudzian w MMA, nie? Wziął ten sport na, wiesz, taki medialny level, gdzie... On nie był popularny jakoś mega, a on zrobił z tego, wiesz, razy 5, 6, 7, wiesz o co chodzi, pomnożył to widownię, nie? Tak. On najbardziej rozpromował ten sport. A wydaje mi się, że Dorian i Roni utkwili nam tak w pamięci i tak byli medialnie rozpromowani na całym świecie poprzez podniesienie poprzeczki. No Dorian to już był ten właśnie pierwszy taki monster. A Coleman to już w ogóle, nie? Tak, bo to była, wiesz, tak, era, wiesz, Doriana, zaraz była era Roniego, nie? Więc tak można powiedzieć, że się miejscami zamienili. Zaczynali, znaczy sukces zaczynał Dorian wcześniej, taki duży, ale oni startowali w tym samym czasie, tylko potem, wiadomo, ta pałeczka się, tak? Zmienili. Tak. Zamienili się tym. No, Roni przecież kilka razy był tam w drugiej dziesiątce, nie? No te pierwsza Olimpia, druga, no, no wiesz, zaliczał, wiesz, doły, no to też pokazuje, nie, że zobacz, że z takiego, wiesz, będąc nisko, na sam szczyt wszedł, nie? Bo to rzadko kiedyś tak zdarzało, bo większość ich jak startowało, no to już na jakimś tam poziomie z reguły i utrzymywali się tam, wiesz, tej pierwszej dziesiątce, pierwszej piątce, nie? A tu, wiesz, on przez te 8 lat, 9 lat praktycznie, wiesz, wchodził na ten szczyt, nie? Jak widać, można i przez te 8 lat był Olimpią, nie? A teraz tak, dużo szybko, później jak wejdziesz na ten poziom, jak się jeszcze przyparci, to przez ile lat będziesz w stanie, kurwa, startować na tym poziomie? Jak ty się rozjebiesz całe swoje organy, że tak powiem, przez te 3-4 lata, żeby ją zdobyć? No, ale my tak nie fascynujemy w ogóle teraz tę Olimpię. Prawie w ogóle pamiętam, że nie oglądam, jedynie zerknę na wyniki, ale nie śledzę, bo nie ma takich ciekawych osób. Mi tylko Hadiego najbardziej szkoda, wiesz, bo on zawsze jest trzeci, a powinien być drugi, nie? No tak, ale to wiesz, tak jest trzecie dobre, bo wiadomo, jak na jego gabaryt nieduży, no to wiesz, z takimi, wiesz, kolosami, no to mega dobry wynik, nie? Ale to jest tak naprawdę jedyny taki mega ziarnisty, wiesz, taki granitowy mięsień, nie? Z taką startową formą, bo reszta takie napompowane balony, że mnie się na przykład takie coś nie podoba, nie wiem jak to na żywo wygląda, no ale przypuszczam, że pewnie tak samo to widać. Mi zawsze, wiesz, jak się oglądało, wiesz, Roniego czy Doriana, no to było w ogóle, no tamtą erę, tak? To ci najlepsi zawodnicy to mieli taką, tą, wiesz, separację.
Niektórzy może byli, wiesz, mniejsi, ale lepiej to wyglądało, no bo mogłeś to faktycznie coś tam podziwiać, nie? Oprócz tego, że kształty, no to jeszcze forma. A teraz dużo zawodników nie potrafi wejść tej formy zrobić, bo tą masę za dużo chce utrzymać, no i potem ta gospodarka wodno-elektrolitowa jest zaburzona i często ta woda do końca nie zejdzie. Potem jak się odwodni za mocno, to wiesz, mdleje na scenie i no i tyle z tego jest. Plus jeszcze, wiesz, obkuci fakirzy, nie? A, to już w ogóle... Prążki, nagle plama, wiesz, nie? Górka nie, i znowu nie. Prążki, nie? Gładkie kulki, nie? No tak. Klarida to przecież wyglądał jak ten, jak bańka, nie? Na rok, nie na tej, tylko rok wcześniej, nie? No i widzisz, no, ale tacy wygrywają też. No. Widocznie, no wiesz, że ktoś musi wygrać, jak nie masz czego wybrać, no to muszą, no to takiego, nie? Chociaż wiadomo, że na pewno robi wrażenie, ale wiesz, jak widać ewidentnie, że coś takie napompowane jest olejem, no to nie powinno być tak wysoko. No powiem ci, że olej to się przyjął, nie? No mocno się przyjął, widać. Jakieś próby. Jak wejdę na taki poziom Mister Olimpii, że nie będę miał wyboru, no to wiesz, ale to będę robił tak, że nie będzie tego widać. Czyli w sumie po co robić, jak nie będzie widać? To się robi po to chyba, żeby było widać, nie? U nas tak się robi, że to wiesz, do przesady, bo to wiesz, chłopaki, no wiesz jak to, kulturysta ma w większości zryty beret i patrzy na siebie bardzo krytycznie, więc on jak zobaczy, że coś poszło, kto się nie zna, zobaczy, kurde, ale masz łapy, nie, super, to on sobie myśli, kurde, no ekstra, ale to są jeszcze małe, więc muszę jeszcze, no to jeszcze litr oleju doleję, do bicepsu, bo cała reszta, wiesz, nie ostrzyknięta, bo jak nastrzyka się na tricep, to już będzie widać, więc wiesz jak mają tak, tu jest tak, tu płasko, a tu jakieś takie, albo tak, albo wiesz, jeden jest jakiś taki, a drugi taki, nie? Płasko, upisać jakiś taki jeden, a drugi jakiś taki. No to widzisz. To na to jest trochę jest asymetryczny, nie? To wiadomo. Więc jak tu jeszcze dasz za dużo, no to będziesz jeszcze bardziej asymetryczny między lewą i prawą stroną. Ale widzisz, bo zapominają podstawowej rzeczy, którą każdy wie, że olej w niskiej temperaturze ma konsystencję taką, wiesz, jaką, jak plastelina, nie? A może jak wyjdzie jest... na mróz, postoi, to będzie mógł go sobie uklepać i zrobić jakiś sekształt. Może właśnie olej kokosowy. To teraz lato przyjdzie, to każdy będzie na oleju. Będzie pływał, nie? Ale wiesz, to wiesz, chłopaki tam rzucają niektórzy tam na jakieś te fora na Facebooku, że na te grupy, wiesz, sportowe świry. No chyba no gość, wiesz, nogi ma badyle. Tak, ręka, jak się tak zobaczy, tak z przodu, to jest taka jakaś rura bez kształtu. Bokiem, wiesz, jak luźno stoi, to mu tak odstaje, nie napięta. No ja myślę, że tego nie widać, nie? Napnie to tak, jeden ma jakiś taki bicep, drugi inny. I wiesz, i super łapy pokazuje, nie? No. Ale to mówisz o Polakach, czy ktoś spoza kraju? Nie, no o Polakach mówię, nie? Tam nie mówię, wiesz, akurat tam konkretnie któreś nazwisko, ale tam im się kiedyś tam... Z rok temu chyba wyświetlił taki chłopak, nie pamiętam jak ma na nazwisko, wiesz, do zawodu się szykuje, no tak ktoś do zawodu się szykuje, to przecież powinien mieć jakieś spojrzenie na siebie, no takie prawidłowe, no przynajmniej jak wyjdzie, to na scenie to jeszcze zawsze bardziej widać. Na scenie wszystko widać dużo, dużo bardziej, dużo dokładniej. Jak na dłoni. Więc oni myślą, że nawet ci sędziowie, którzy są starzy, że oni tego nie widzą, no to widać. Więc nie wiem, co to tak robić. To się, wiesz, zrobi po to, żeby, wiesz, pół centymetra sobie poprawić na przykład jakąś jedną, czy wiesz, na przykład biceps, tak trochę, żeby ten kształt trochę uwypuklić, a nie napierdzielić, wiesz, nagle w ciągu pół roku, wiesz, 7 centymetrów. Z tą sceną to darmo się nie przyjęło powiedzenie, że scena weryfikuje, bo jak wyglądasz dobrze, to na scenie będziesz wyglądał jeszcze lepiej, ale jak wyglądasz chujowo, to na scenie będziesz... Tak lepiej. Samo, nie? Jak wyglądasz chujowo przed startem, a wyobraź sobie, że jak wyjdziesz, to wiesz, niektórzy tak myślą, że albo ja jestem jeszcze nie naładowany, wiesz, on źle wygląda, jest zalany, a on jeszcze jest nieodwodniony i nie naładowany i myślisz, że jak się naładuje, to będzie spoko, nie? Ty to są najlepsi, nie? Obżerasz pizzą, myśląc, że wiesz, wyjdzie, bo dopiero mu forma, bo się to, wiesz, to taka magia będzie, bo to nawet będzie magia, nie? On jeszcze ma smalet. A potem wrzuca na noc, wiesz, furosemidu, dam dwie tabletki, wiesz, sika, w nocy odwodniony wstaje, a tu kurde, no co, no, z gęby mu woda zeszła,
a dalej za rany. Ale to oni robią sobie samobuje, nie? Bo ilu jest takich, że tak, wrzuca więcej diuretyków i ładuje, nie? Czyli tak, woda stop, jedzenie wchodzi. Czyli tak, trawienie i w ogóle wszystko stoi, kichy stanęły, brzuch ci wypierdoli, a i tak z ciebie nie zejdzie, nie? No. Jest jeden taki mistrz w Polsce, kurwa, co ma najlepszy sposób na takie ładowanie. Nie wiem, o co chodzi, ale no, dużo jest takich, nie? Że lubią się narzeć, zawsze sobie wytłumaczam, a potem powiedzą, że a generalnie to mnie oszukali, bo sędziowie się nie znają, bo albo pokażę formę tam potem z domu, zobaczcie, jak wyglądam teraz, nie? W świetle takim, wiesz, w łazience, że tam trochę światło inaczej się, bo tak często pokazują, nie? Że tu teraz taki naładowany żył i powychodziły, nie? Albo federacja chujowa. Bo zawsze na coś trzeba zgonić, nie? Albo sędziowie, albo federacja, albo wiesz. Jak startowałem, to pamiętam, że ja chyba wygrałem, to potem jeden zawodnik mówił, bo zawody były przekupione, nie? Bo ja byłem z Fitness Authority wtedy i to wiesz, to były zawody przekupione, bo sponsorował, nie? On mnie przedominał. Sponsorowali ci łapówkę. No, także ludzie sobie wszystko wytłumaczą. Swoje słabości, niedociągnięcia potrafią sobie zawsze wytłumaczyć. Ale widzisz, ja tak już nawiążę do tego, to kurwa, ja w życiu się nie spodziewałem, że w świecie, gdzie tak naprawdę masz wielkich chłopów, kurwa, umiesionych, którzy mają charakter, jaja, zapierdalają jakieś tam ciężary, poświęcają się tyle, że tak naprawdę bardzo niewielki procent społeczeństwa jest w stanie to wytrzymać, nie? Dietę, treningi już tam na tym i tak dalej, a kurwa, to takie małe jajeczka i tak zakompleksione, kurwa, społeczeństwo to jest, że masakra. Zrobiłem ten konkurs na Instagramie. Ile ludzi do mnie, kurwa, pisało, człowieku, wiesz, nie, a czego wstawiłeś takie zdjęcie? A tu ja mam takie lepsze, wiesz, kurwa, to zabawa, nie? Że normalnie, wiesz, klasyka to w ogóle usunąłem, nie? Bo to taki był płacz, że mówisz, kurwa, a to masakra. Ci zawodnicy pisali. Jakbyś mi, wiesz, wrzucił niekorzystne zdjęcie, na przykład, gdzie mój przeciwnik wyglądałby korzystnie, bo takie ujęcie było, to też bym się zdenerwował, bym wyglądał gorzej, nie? Ale jak pan... jesteś na... Jak jesteś na podcaście, to znaczy, że dobre wrzuciłem, tak? Bo się nie obraziłeś. No tam to było w miarę dobre, no, w miarę dobre. U mnie było chujowe, bo... Nie, ale ja to rozumiem, bo faktycznie... Najszerszy przodem, a Maciek miał mózgu. A wiesz, jak ktoś patrzy, to wiesz, on nie będzie cię oceniał z perspektywy z reguły, co osiągnęłeś, bo tego może nie pamiętasz, tylko wiesz, spojrzy, jak się wygląda w takiej konfiguracji, nie? Więc wiesz, bo taka tego naprawdę... Wie, tak... ten... Jak postawisz że na przegrałeś nie dlatego, że ten, że... bo zdjęcie było chujowe, nie? No tak, ale tak. Żubówkę, nie? Jakbyśmy chcieli, to tak naprawdę można z każdego zrobić zawodnika, najlepszego zrobić słabszego od takiego średniaka typowego, bo wiesz, jak znajdziesz takie zdjęcie, nawet wiesz, do, jak tam czasami widziałem jakieś zdjęcie, na przykład ktoś porównanie na przykład Roniego wrzucał, gdzie akurat Roni na przykład wyglądał niekorzystnie, bo na przykład gdzieś tam faktycznie, wiesz, ten brzuch mu wyszedł, nie? Albo akurat z jakiejś tam gorszej formy i na przykład, wiesz, jako mister Olimpia osiemnokrotnego, a drugiego jako tam zawodnika... czy tam na przykład Flexa Wheelera, nie? Takie porównanie kiedyś też widziałem, na przykład, że Flex akurat super korzystnie wyglądał w swojej pozie, a Roni akurat jakąś taką niekorzystną, ktoś, wiesz, wybrał pozę i zdjęcie. No i... Ale wy macie przejebane, bo wy macie razem tyle followersów na Instagramie, co niektórzy mają, wiesz, połowę tego, co ktoś ma, nie? Także nie ma dziwne, że przegrałeś, nie? Jak wiesz, jak ktoś ma 25 tysięcy followersów, a ty masz 5, nie? Ja nie mówię, że tak jest, nie, ale to też ma znaczenie. Dlatego no jest, ja mówię, to oczywiście, że jest. W takim porównaniu ty, to... Ja mówię, wiesz, ty się z tego śmiejesz. Ty się z tego śmiejesz i sam zagłosowałeś, wiesz, na niego, nie na Maćka. A wiesz, a ludzie, kurwa, do mnie pisali, czekuj, to takie, wiesz, 15, kurwa, linijek tekstu, nie? Jakbym mu, kurwa, wiesz, o co chodzi, matkę na ubliżał, nie? Wiadomo, no Maciek tam miał tych startów w zeszłym roku, trochę więcej, gdzieś tam więcej się udziela, no to wiadomo, że... A wiesz, on akurat nie pisał, nie, mi chodzi o z klasyka, czy byli tacy, że pisali na przykład do mnie, słuchaj, bo to mój kolega i on tak i tak i wiesz, i tam czeku cała litania, że ty nie powinieneś tego wrzucić, tak, bo to, bo tamto, wiesz, nie, moim zdaniem to, wiesz, mu, wiesz, no, nie, już nie pamiętam, jakie tam słowa były, nie chcę mi się w to wchodzić, nie? Ale to normalnie, wiesz, ludzie wzięli to tak na serio, to jakby obele. Od tego, nie wiem, zależała ich kariera przyszła, nie? No, ale to jest idiotyzm, bo każdy z nas jednak jakoś, no, można powiedzieć, jesteśmy osobą publiczną. Publikujemy
nasze zdjęcia w internecie, a tam nie ma nic jakiegoś zbeleźnego czy coś, co nas ośmiesza. No kurwa, zwykłe porównanie zdjęć. Ja nie rozumiem właśnie, no ludzie są pojebani. Ludzie zbyt wiedzą. Bardziej, że ja napisałem to, że przecież to oceniają jacyś tam ludzie na Instagramie, a 90% z nich nie jest sędziami, ani zawodnikami, ani trenerami, a tylko ta grupa ludzi potrafi obiektywnie ocenić sylwetkę, bo wiedzą na co patrzeć i wiedzą kto jaką ma formę, tak? Na danym zdjęciu. Wiesz, to jest często wiadomo, że tam wybór sympatii z tego, że się kogoś zna, albo się nie zna. Zresztą to wiele było takich wyborów, że wiesz, patrzyłeś, czy on wygląda tak, ale jest mniej znany, a wygrał z jakimś tam, bo ma super, wiesz, iluś tam followersów, tak? To taki, taki luźny konkurs, to nie ma co tam się... Przynajmniej wiadomo, że jak wiesz, że jak Paweł, mój kolega, z którym regularnie nagrywam podcasty, nie wygrał, wiesz, nie? To przynajmniej, że nie jest wał w konkursie, nie? Jesteś dowodem. No właśnie. Ale widzimy, jak Paweł się nie gniewa, no bo też wie, na jakim poziomie jest zawodnikiem, więc się nie będzie obrażał. Obrażałem się właśnie... No ci, co... jasne. To wiesz, są na jakimś tam... Słuchaj, teraz Paweł, po zawodach i wiesz, mówił, kurde, ale ten Łada na przykład nie jest teraz w formie, albo że tam zmalał ileś. Ja mówię, no okej, no masz rację, tak, przecież ja nie neguję, nie mówię, że jestem największy teraz, czy najsilniejszy, ale mówię, ja wychodzę, ja na scenie mam być najlepszy, bo to jest weryfikacja. To, że ktoś, wiesz, na przykład przez 3 miesiące będzie miał lepszą formę ode mnie, będzie większy, nie świadczy o tym, że jest na przykład lepszy ode mnie, tak? Bo ja, wiesz, ja zawsze formę szkłem na zawody i robię ją powoli i ona ma być wtedy i wtedy gotowa. A tam, wiesz, no to jak się poczuję lepiej w tym czasie, no to fajnie, no to wiesz, też się cieszę, że mogłem komuś na przykład dać trochę radości, że mógł na przykład wyglądać lepiej w jakimś tam czasie niż na przykład ja akurat wtedy, nie? No. Także Paweł, w ramach rekompensaty ja teraz cyknę fotę jutro. I porównam ciebie z moją aktualną formą i na pewno wygrasz, nie? Ale to na przykład też ciekawe takie na przykład porównanie, nie? Najgorsza forma kulturysty, nie? Na przykład takie porównanie, kto ma gorszą jeszcze? No, ale powiem ci szczerze, Andrew, że jak ja bym cyknął swoją obecną fotę, to nie wiem, kurde, nie wiem, mógłbym zostać w tyle. Ale no nie, słuchaj. Uwaga, bo mało ja... byś tak wiesz na to zdecydował, nie, żeby tak pokazać się w niekorzystnej formie, bo to wiesz, tak jak dziewczyny, że one na Instagramie tylko, wiesz, wtedy mogą się pokazać super, ale jak ona tam jest nie do końca zrobiona, niepomalowana, to się już nie pokaże, a bez filtrów i bez makijażu to już w ogóle. Nie, Paweł, zdecyduję, ja żeby wrócić do formy, to na pewno zrobię sobie fotkę tego, jak wyglądam teraz. I nawet może nagram jakiś film, jak zaczynam, i po jakim czasie wrócę do formy. Ale wiesz, to było ciekawe, jakbyś teraz taką właśnie metamorfozę pokazał, nie? No. Co 2 tygodnie na przykład, jak się zmienia, wiesz, forma, jak się zmienia ciało. Tylko oczywiście tu każdy by wymagał, żebyś tam pisał w szczegółach, co i ile bierzesz, czym wbijasz. A jak powiesz prawdę, to powiedzą, że kłamiesz, nie? Tak. A jak nie powiesz o tym, to powiedzą, że jesteś hipokrytą, bo przecież to tak się nie da w ogóle. Szymonowi wystarczy co tydzień 20 gram więcej szczypiorku, kurwa, i rośnie w oczach, nie? No wiesz, to już wcale nie tak łatwo, bo ja trochę muszę przeżreć właśnie, trochę muszę przejeść, żarcia mi się nie chce, ja nie lubię jeść za bardzo. Więc no, też nie jest to. W ogóle ja nie lubię masy, nigdy nie lubiłem. Ja zawsze lubiłem, wiesz, przygotowania, to jest fajne, bo ciało się zmienia. A masa to jest taki głupi stan. Czek się, wiesz. Ja znowu lubię masę, lubię ciężkie treningi, lubię dużo zjeść. I kurde, nienawidzę być głodny. Ja bym wolał być głodny, bo ja to nie lubię jeść. Dla mnie jedzenie to jest strata czasu w ogóle, nie? Chyba że jem po zawodach, tylko to wtedy jem dla przyjemności, a tak to jem, bo muszę. A ja znowu zawsze najcięższe treningi robiłem to podczas przygotowań, nie? To mi zawsze wtedy najbardziej siła rosła. Nawet nie na masie, bo na masie to zawsze tak, albo tłumię gdzieś tam jakiś trochę przeciążony, tu coś, a jak jestem na redukcji, to wtedy mam najlepsze wyniki badań. Najlepiej się czuję, reguluję wtedy i wszystko w ogóle jakoś najlepiej, nie? Tutaj masz rację, bo ja też najlepiej siłowo to się czułem tak po 5-6 tygodniach redukcji.
to no. Wtedy jeszcze już tak mi zszedł ten tłuszcz, nie miałem tak dużo posiłków, więc czułem się bardziej luźniejszy, bo jednak na masie jak trzeba było tam jakieś siady zrobić, nie, czy ciągi. Gorsza, no. A tak to wiesz, lepiej to wiesz, to krążenie, to, ta krew się tak pompuje wtedy, wiesz, zarąbiście. Ja miałem tak nawet, wiesz, miesiąc przed startem ja miałem, wiesz, jeszcze takie przyrosty mega siły, nie? Żeby, kurde, ale mam, wiesz, moc, power taki, wiesz. Jesteś w największych obrotach po prostu. Masz jeszcze wystarczająco dużo kalorii. Jak nie zyszałeś. No. To jest dla mnie najlepszy stan. I wiesz, fajnie wtedy ciało wygląda, wszystko takie, wiesz, pełne, nie? Kurde. Tak, tak. Wtedy jeszcze bardziej się chce trenować, bo na masie to, wiesz, tak, taki jesteś, wiesz, takie bardziej to zlane, takie nijakie i to... Patrzysz na siebie, to kurde, te ciuchy jakoś tak inaczej wyglądają, a potem to wszystko, nie, wiesz, talia taka, wiesz, uda ci rosną, wiesz, plecy, bary, wszystko tu u góry, nie? O wiesz, ale znowu, talia taka. Ale znowu fajne uczucie. No mów, Andrzej. Nie, mów ty, Paweł. Ja mówię, że znowu też fajne jest to uczucie, jak jesteś taki wielki i tak z jednej strony jest to uciążliwe, ale z drugiej strony idę, powiedzmy, samym tym, że ja gdzieś idę i już jestem cały zlany potem. Ludzie się na mnie patrzą i sobie myślę, kurwa, to ja jak taki chodzący piec, nie? Cały czas się kotłujesz, cały czas gorąco. Nie, ja to się, wiesz, lubię czuć, jak jest taki, wiesz, mega napompowany, nie? To się najlepiej się wtedy czuje. Wiesz, czuję, że jak idę, to mi się łydki pompują, nie? Bo jeszcze cały czas pracują. Piszczele to tak, jak już by ci ktoś brzytwą je rozciął, tak jest pompowane. No, tak. Tak jest, że wiesz, gdzieś tam trzeba było, wiesz, podwiec kawałek, to zaraz, nie? Spompowane. No. To jest dobry. Zasapany. Ja miałem tak, że jak kiedyś... Uda się zacierają aż do samych kolan prawie. Podczas no ja tak mam, że mi się najbardziej przecierają spodnie, jak jestem przed startem, bo mam wtedy... najbardziej nabite wtedy jakoś, wiesz, mi te nogi, one mi, wiesz, jakoś tak rosną bardziej, nie? Jeszcze wtedy, nie? Ja miałem zupełnie inaczej. Mi na masie to mam tak, kurde, no ciężko mi w ogóle jakiekolwiek spodnie znaleźć. Wszystkie przetarte. Ja mam wszystkie poprzecierane, to że jak mi się poprzecierają, to i tak zawsze je oddaję wtedy do krawcowej, to mam znowu na jakiś czas, nie? Staram się, wiesz, ile mogę, to wychodzić. No. Bo wiesz, to nie jest tak łatwo znaleźć dżinsy, nie? No nie, nie. Ale to widzisz, musisz mieć dobrą krawcową. Znaczy, że wiesz, że nogi są za chude, bo mi się nie przetarły ostatnio żadne. Najlepszy patent to mieć dobrą krawcową. I ja go stosowałem, bo moja mama miała koleżankę krawcową. Znały się tam kupę lat, nie? Idziesz do sklepu, kupujesz na chłopa dwumetrowego dżinsy, takie, żeby tylko noga weszła. I przerabia. Zanosisz do krawcowa i ona na dupie wycina ci trójkąt, żeby w pasie było ok, i ucina nogawki. Masz zajebiste dżinsy. Ale to, Andrzej, się nie da tak zawsze. Bo jest na przykład szerokość nogawki jest do jakiegoś tam rozmiaru i potem każdy rozmiar to jest tylko szerszy w pasie albo dłuższa nogawka. No właśnie, a tutaj... A w udzie jest już po prostu, już się skończył limit i większe nie są. Ja nieraz już mierzyłem spodnie, tak, że w pasie mogą się dosłownie dwa razy nimi owinąć, a udo się nie mieści. Ja ile tak właśnie... najwięcej w nodze? Ja? No. Kurde, nie wiem. Najwięcej ile miałem? Z 7,6, z 8 dych miałeś? Raz mierzyłem, to miałem 7,8. Ale to nie było największe. Miałem największe 73, nie udo. No ale wiesz, to już jest duże, powyżej 70, to też kwestia, wiesz, jaki masz wzrost, jaki masz... Jak ten no ja mam 1,78 m, to ono i tak się rozpłaszczyło, tak jakby rozciąga, nie? No ale na mój wzrost i wiesz, i takie udo, to ja mam dość wąski, zawsze miałem ten pas, nie? Szczególnie no, na redukcji to mi mega uciekało zawsze z pasa. Nie jestem jakiś rozepchany w pasie. Także wiesz, z tymi spodniami to był zawsze dramat. A jak już kupiłem takie, które zmieściły mi się uda, no to tutaj jak w pasek włożyłem, to wszędzie pomarszczone były dookoła. No to ja mam tak, że ja nawet teraz, bo że jak jestem na masie, no nawet nie mam, wiesz, bardzo w pasie dużo. Jak jestem na redukcji, no to mam tak, że mniej więcej mam koło 85, a potem mam nawet, powiedzmy tak, do 80 mi. Jak już jestem taki, wiesz, to z 80 mam. W udzie mam z 70 tam parę, tak nie wiem, tak mi się wydaje. No to wiesz, jak założę, to najczęściej, wiesz, tu założę w pasie są, wiesz, wielkie,
w udach, że mi weszło, no to właśnie wtedy automatycznie w pasie są, wiesz, w pasie za duże, nie? I się robią takie. Ty, 80 w pasie to ja miałem chyba w szkole średniej, nie? Także to nie jest proste, nie? To jest właśnie genetyka, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Ja to nie wiem, 88 jak miałem, wiesz, nie? Tak na redukcji i to już naprawdę, wiesz, nie? Że już tam... W nodze miałeś tyle? Nie, no w pasie. Wiesz, u mnie ja, żebym zszedł na 86, to już musiałbym się, wiesz, odwadniać i tak dalej, nie? Masakra, nie? Nie, to ja miałem przed startem... To jest właśnie gen, nie? Talia. Ja przed startem kiedyś, to miałem chyba 77 albo 78, nie? To wtedy ważyłem między 95 a 100 kilo. To miałem tyle w pasie. No to ja miałem 80 chyba 7, to ważyłem chyba 111, 109, jakoś tak, nie? Plus minus, bo to wiesz, raz ważysz tyle, raz tyle, nie? Ale z reguły mam co na kolację zjadłeś. Koło 80 mam gdzieś tak, wiesz, jak jest start, nie? Raczej więcej nie mam. Ja szczerze mówiąc, to nigdy sobie ten pasa nie mierzyłem. Tylko gdzieś jakieś ciuchy tam trzeba było zmierzyć, no to w sklepie mi mierzyli pas, ale sam sobie nie mierzyłem nigdy pasa. Łapa, co sobie tak. Łapa. Klata. Coś jeszcze. Panowie, godzina i 5 minut już nagrywamy. No to zaraz kończymy, trzeba będzie zjeść. Jeszcze muszę jeden posiłek. Wcale mi się jeść nie chce. A od poniedziałku jeszcze więcej szczypiorku, nie? Nie, teraz tak zacząłem trochę, wiesz, kardio sobie wrzuciłem. Ja zacznę dzwonić do ciebie, Szymek, rano codziennie. Pamiętaj, żebyś zjadł, nie? Więcej w tym tygodniu. Nie, wiesz, mam catering. Od Kamila Kruszczyńskiego pozdrawiam go. Więc wiesz, to mam takie przypomnienie, bo wiem ile posiłków, więc wiesz, to muszę zjeść, nie? Więc wiesz, nie jest... No, porcje są solidne, no to nie jest tak łatwo zjeść. A teraz wiesz, ja też od jakiegoś czasu nauczyłem się jeść, nie popijając w trakcie posiłku. Kiedyś nie byłem w stanie, ale... Łatwiej tak, wjeżdża, nie? Jak się pije, to łatwiej wjeżdża, bo to wiesz, no ale to też rozcieńczasz wtedy... Znaczy nie. Jak nie pijesz, to więcej zmieścisz, nie? No tak, ale wiadomo, no, więcej się musisz namęczyć. Kiedyś to wiesz, jadłem to tak, że wiesz, popijałem, nie? Ale wtedy to znowu mniej gryziesz, a to ma znaczenie do wchłaniania. No, generalnie tak, ale jest to wszystko takie, wiesz, ja tak jadłem i wiesz, i było okej, zapijałem to kolą, nie? No bo wiesz, jak to człowiek ten, żeby smakował, to kolą zapijał i... A teraz, no, wiesz... Tak, też robiłem, szczególnie na masie, nie? No. A teraz widzimy, no, jakoś inaczej. Z wiekiem organizm coraz gorzej reaguje na to samo, nie? Ja to zauważyłem pod każdym względem tak naprawdę, nie? Ale to prawda, bo na przykład wiesz, teraz, wiesz, ja miałem te 2 lata przerwy, teraz ja na przykład jak coś robię... To z żoną tak jest. Czy je tak samo, to widzę, że też inaczej, nie? I trochę inaczej mięśnie reagują, organizm się zmienia. To wiesz, cały czas trzeba się dostosowywać do tego, słuchać organizmu. Także to, no, wiek to jest najgorsza przeszkoda, nie? Dla sportowców. Gadamy, jakbyśmy byli bardzo starzy, nie? Ciemek, to może byś spróbował na jakąś terapię zastępczą wejść. Bardzo. Myślę, że... To już wiesz, jak pro, no to już nie musisz być naturalem, nie? Już cię nie badają. No, wiesz, pod okiem lekarza to jak najbardziej. Nie myślałeś nigdy nad tym, żeby coś przykuć? Myślałem, żeby jak 40 skończę, to... To zaczniesz, tak? Zastępcza terapia olejowa. Nie będę trenował, będę tylko, wiesz, wbijał olej, nie? Ale łapa urośnie. No już urośnie. Tylko rozmiar się liczy. Taka jest mentalność. Co? Będziemy kończyć? Na koniec. Kończyć, bo późno. Na koniec. Widzisz, dzisiaj za dużo gadaliśmy o kulturystyce, nie poruszyliśmy innych tematów. Jednak ciągnie wilka do lasu, nie?
No troszkę tam, wiesz, no nie można całkowicie się wyprzeć tego, co się robi. Trzeba tam dorzucić trochę. Ale jak już Paweł wrzuca zdjęcia z siłowni, to wiedz, że coś się dzieje, nie? Nie, tak. Jak ja zacznę wrzucać, to znaczy, że też coś się dzieje, bo jak nie wrzucam zdjęcia, to znaczy, że nie jestem zadowolony z formy, nie? Ja tak mam, nie? To jest, to chory łeb jest, nie? Wiesz, kulturystyka no. Choroba, nie? Nie, no u mnie jeszcze nic się nie dzieje, ale... Ja na przykład, ja jestem tylko zadowolony wtedy, jak się szykuję do zawodu, jestem już w takiej ostrej fazie, nie? To mniej więcej od 3 miesięcy już i poniżej, nie? To wtedy jestem zadowolony z tego, jak wyglądam. A wszystko, co jest poniżej tego pułapu, to mi się wydaje, że w ogóle wyglądam, wiesz, mega słabo. Ale to wiesz, to nie jesteś sam. Ja też tak mam, tylko ja na przykład jestem zadowolony już na kilka tygodni przed zawodami, ale znowu jestem taki wkurwiony i zmęczony, że mi się nie chce robić zdjęć. Ja też tak mam, często są takie fazy, ale czasem mam na przykład, wiesz, jeden tydzień gorzej się człowiek gdzieś tam wyśpi, jeszcze zrobisz, wiesz, jakieś takie gorsze światło, robisz te zdjęcia, patrzysz, no ja pierdzielę, co się stało, nie? Tydzień temu wyglądałem tak, a teraz, wiesz, gdzieś coś taki dzieniec czasami, że patrzysz i na zdjęciach wyglądasz gorzej, nie? I dostajesz takiej kurwicy. Jeszcze faktycznie jakieś takie słabe światło w siłowni, to nie jesteś w stanie się dobrze ustawić i tu, wiesz, tu wyjdziesz dobrze, ale na przykład noga nie taka, jedna jakaś inaczej, wiesz, nie dopiąłeś jednej, nie? Tu jedna ręka odchylona za bardzo. Wyglądasz, wiesz, jakbyś był z jednej strony większy, mniejszy, z drugiej, tu jakieś, wiesz, trochę więcej. Pokazałbyś komuś innemu, to każdy by powiedział, kurde, no zajebiście, ale kurwa chłop, ale dojebany, ale forma, nawet goście, wiesz, z branży, ale ty znasz swoją najlepszą wersję, próbujesz się uznać, nie? Wymagający i tak krytycznie na siebie patrzę, że ja rzadko kiedy jestem tak w pełni zadowolony, nie? A teraz na przykład jak patrzę na jakieś tam stare zdjęcia, jak się przygotowałem, to mówię, kurde, ale byłem dotyrany, nie? A mi się wydawało wtedy, że coś było nie halo, to mówię, nie będę wrzucał, bo mówię, jakoś niekorzystnie dzisiaj wygląda. A przecież jak on tu leciał, ja mówię, Szymek, przyjadę po ciebie na tym, na siłkę, na trening, ty, ale wiesz, bo ja nie jestem w formie, wiesz, nie, to tak nie bardzo, ja mówię, kurwa, człowieku, przecież jak Blessing poleciał do Kalifornii, to w tym kraju, kurwa, nie ma nikogo, kto by mógł do ciebie, chociaż, kurwa, miał jakikolwiek podjazd, nie, nawet jak jesteś bez formy, no. Wystarczy sobie przejrzeć, nie, mamy tam, no, ze 4 takich dobrych klasyków, nie, ale z wagówki, wiesz, nie, to tu nie ma jakichś tam, wiesz, dobrych zawodników, którzy tu prosów nawet nie ma, wiesz, nie? No, ale wydaje się zawsze... Mówię o w ciężkiej kategorii, nie? Także, wiesz, poza Blessinem, który, wiesz, nie, no, ma irlandzki paszport, nie? Ale, no, wiesz, no, to... Nie? To koleś, który miał 50 w łapie i 10% body fatu i nawet zastrzyku nie umiał zrobić, nie? To taki genetyk, że ja pierdolę, nie? No właśnie. No, ale zawsze słyszałem o tym, że wpierdalał co popadła forma i tak szło. Tak. A teraz tutaj poszedł do tego, do Chada Nicholsa, nie? I o, ja pierdolę, nie? Nie byłem, ale gadałem z Sanim, tam z taki koleżka, razem trenowali tu na The Gym, to mówił, nie? Mówi, kurwa, człowieku, on na żywo jest jeszcze większy niż na tych filmach i na tych zdjęciach, nie? No wiesz, no ma gena, wiadomo, to już no, jest taki wiek, wiesz, no dojrzał już na kulturystę dobry, no to wiesz, no to jak, to tylko są teraz same przyrosty, jak wszystko, wiesz, jest, wszystko współgra ze sobą, zdrowie i tak dalej, no to, no wiesz, no murzy nie mają taką genetykę, no on będzie trenował połowę lżej od nas, a będzie miał te przyrosty większe, tak? Dlatego, wiesz, jakby każdy murzyn taką genetykę wykorzystał, wiesz, wykorzystał to, no to tam by, wiesz, to by sami murzyni byli Mister Olimpia, nie? No, ale wiadomo, że oni są leniwi w większości, bo wiedzą, że mają tą genetykę dobrą, no to nigdy na 100% nie potrafią się, wiesz, oddać temu, nie? To Szymonowi znaczy... to taką, wiesz, jaką łatkę przykleją tego, co nie lubi innych. Nie, ja mówię, no zawsze wiem murzyn. No, ale ja jestem zawsze tak murzyn, dla mnie... to jest logiczne. Murzyn, wiesz, nie gadaliśmy, żeby kogoś obrazić, czy też, no po prostu, no tak się u nas przyjęło od małego, bo murzynek bambo, no i wiesz, no to się nie ma wypierać tego, a jak ktoś tam się czuje obrażony murzyn, to też jakaś patologia. Ostatnio była jakaś właśnie sytuacja, że ten Joe Rogan, co jest no, komentatorem UFC. Joe Rogan, no. Tak. Nazwał tam parę razy tam nyga, nie, że tam niger i łafera. Oczywiście, no i go odsunęli od tego, od ostatniej gali, nie? Ale przecież słuchaj, ja znam czarnoskórych kulturystów tutaj z Irlandii, nie? I normalnie oni przychodzą, przyjeżdżają na siłownię i psani taki, jak sobie wpiszesz, nawet u mnie na Insta, nie? Dark Knight, nie?
na tym. To on normalnie, wiesz, nawet jak tam robił live'y jakieś, bo teraz poleciał do siebie tam do Nigerii, nie? Bo yo, niggas, coś tam, normalnie Nigeria, to mówi. No Nigeria, no to Nigeria. To jest normalne, Nigeria, przecież to jest taki slogański przecież określenie. Oni między sobą tak rozmawiają, nie? No. Ale wiesz, to nie jest nic złego i ci normalni ludzie to nie widzą w tym nic złego, wiesz, nie? I odbierają to normalnie, tylko jacyś odklejeńcy, kurwa, no zazwyczaj, wiesz, psychole, a najbardziej to mnie wkurwiają ci, którzy nie są żadnymi, wiesz, nie są czarnoskórzy, a srają się do tamtych, że on może być czarnoskórym rasistą, kurwa, nie? Ty, no ale jakby ciebie ktoś nazwał białas, nawet nie wiem, jakiś murzyn by cię nazwał białas, to byś się obraził? Nie. Nie, bo ja nie wiem. No zobacz, Dorian na przykład, zobacz, jak on był blady, jak, wiesz, syn młynarza, no i co? Ma się obrazić, że ktoś powie na przykład, że ty jesteś blady. Do mnie też tak na przykład często wiesz, wołali, ale jesteś blady, no to co już miałem obrazić o to, czy powiedzieć, że ty... Ale jesteś łysy. No, albo na przykład, nie? No a jaki jest? No jestem łysy, no nie mam włosów, jestem łysy. To mam się obrazić o to. No to taka głupota, no. Aczkolwiek ja się gniewam, nie? Bo do mnie każdy mówi, że jestem brzydki, nie? Dzisiaj sam powiedziałeś, jak miałem kamerę włączoną, że i tak jestem brzydki, czy w masce, czy bez. Powiedziałem, bo jesteś w Irlandii. Jak wiemy, społeczeństwo nie należy do najpiękniejszych, no to i tak jesteś tam. Także no niestety, ja się z tym już pogodziłem. Pamiętam kiedyś rębić na początku, jak tam mu wysłałem filmik z jakiejś tam przypinki, nie? Takiej niezłej formy, to mówi, no ale i tak jesteś brzydki, nie? To nie zapomnę mu tego, nie? Także wszyscy moi koledzy się zapisali. Piękny się odezwał, nie? Odezwał się pięknie. No właśnie. A to jego standardowy tekst, że każdy jest brzydki, a on jest przystojny. Ale to wiesz, że kto, jak nie ma kogo pochwalić, no to chwali sam siebie, bo nikogo nie słyszy, że jest przystojny. No, sam musi, wiesz, popatrzy w lustro i sam sobie mówi, nie? Ale facet, no, facet wystarczy, trochę ładniejszy od diabła, już jest spoko, nie? Też słyszałem tą właśnie gadkę, już nie pamiętam od kogo, że mężczyzna musi być tylko trochę ładniejszy od diabła, nie? Facet musi być męski i tyle, nie musi być ładny. To jest najważniejsze. No. Przystojny, bo ładny to może być na roweru. Musi być męski, ale nieładny. No, bo ładny, no tak, trener musi być ładny. No, dobry trener personalny musi być ładny. Ale mama zawsze do mnie mówiła, że jestem ładny. No masz taką miłą buzię sympatyczną. Nie? Jakby byłeś mały, jeszcze nie byłeś mężczyzną. No właśnie. Jak byłem mały, to mnie ten... myślę, że jestem dziewczynką. Miałem długie włosy z tyłu, takie ten, trochę pokręcone i często mówił, tak miałem takie, wiesz, 5 lat. No ja się, wiesz, bardzo denerwowałem, więc byłem świadomy swojej płci. Zobacz, dlatego jesteś podpis. Taki teraz anty, wiesz, LPG. No może właśnie, ale ja, wiesz, byłem świadomy właśnie. Nie? No właśnie, bo cię obrażali, nie? Obrażali mnie właśnie, no. Przypisywali mi niewłaściwą płeć. Chcieli, wiesz, żebym został dziewczyną, a ja nie chciałem. No wiesz, i od świadomy. Małego walczyłeś z tym, nie? Małego, wiesz, indoktrynacja była, wiesz, mnie atakowała. No ale to, no, w końcu sobie ściąłem te włosy, no bo wiesz, mama wiesz, rozpłakała się, jak to zobaczyła, no ale no to, no, wiesz, stałem się mężczyzną. Także co? Godzinę 20, nie wiem, jak ktoś posłucha do końca, to napiszcie w komentarzu, nie wiem, jakieś hasło wymyślimy. Jak ktoś do końca wysłucha, to jest kurwa zajebisty as. To jest no napisz, no mega, napiszcie, mega kocurek, kto wysłuchał do końca, napiszcie, jestem zajebistym asem. Tak. No, także co, my pozdrawiamy. Będziemy wiedzieć, kto wie, kto obejrzał do końca, nie? Tak. No. Godzinę 20 z trzema wariatami wytrzymać. Zajebisty to... as, żeby wiesz, nie kapnął się, że coś tam wiesz i hasło wiesz, tylko że jest to samo. Będzie należał do naszej bandy. Do elitarnej grupy. Mówisz, godzina 20, to ja nie wiem, czy mi się chciało, szczerze mówiąc, oglądać tyle. Nie, czasami oglądam. Serial można zrobić z tego. Czasami jak ty włączę YouTube'a, wiesz, jak ktoś ciekawego, to wiesz, tak i potem siedzę po nocach właśnie, no bo wiesz, słucham to jakiś temat, mówię, o, mój temat, lubię takie tematy, gdzieś tam wiesz, nie, załapę bakcyla i siedzę, a tu wiesz, godzina mija kolejna, włączam ewentualnie, to wiesz, następnego dnia, no. Ale wolę coś takiego niż słuchać, wiesz, te głupoty w telewizji nic mądrego nie ma.
a takie wiesz, czasami luźne gadki, to... W telewizji, szczególnie przez ostatnie 2 lata, to nic mądrego nie ma. Tragedia, to jest patologia. Patologia jest. Od tych programów nie ma nic mądrego, nic kompletnie. Chyba, że Gesslerowa. A to i tak o Wasie leci, ale nie wiem, czy to powtórka. Właśnie Magda robi jakieś bułeczki teraz. Ja jeszcze na koniec powiem, że czekajcie na nowe produkty z NutriPro od Szymka. Bo będzie ciekawie, będą fajne rzeczy. Tak, tak. Planujcie suple. Na wiosnę, marca, mam nadzieję, że mi się uda pod koniec marca wypuścić no, tam kolejne 10 produktów. Także teraz wszystko wiesz, co robię, angażuję się w 100% w tym temacie. Także myślę, że będzie parę takich fajnych produktów. Także obserwujcie. A możesz zdradzić rąbka tajemnicy, co tam się szykuje? Wiesz co, szoty chcę wypuścić fajne, naprawdę będą wyglądały zajebiście. Ale nie iniekcyjne, tylko do picia, nie? Do picia, bo to jest nowsza technologia, co się je pije. Oprócz tego, że będą ładnie wyglądały, będzie też naprawdę fajny skład, też nie taki skopiowany. No i produkty takie prozdrowotne, typu wiesz, ashwagandha, berberyna, astragalus i tam parę jeszcze takich innych rzeczy. Tak, wiesz, stopniowo chcę tą ofertę tak, wiesz, zwiększać, żeby każdy był zadowolony, bo wiadomo, jeden na przykład lubi jakieś tam mózgo, trzepy takie na treningu, inny lubi znowu bez tego, no to trzeba zrobić wtedy, wiesz, jedne i drugie, tak? No bo jeden powie, że nie lubi tego, a drugi lubi to. Wiesz, nigdy się kogoś nie zadowoli, więc musi być, wiesz, dla każdego. Także, no i też gdzieś tam rynek pokaże, co się będzie, nie? Ktoś tam się pytał, czy Gainera będę wypuszczał. Zdziwiłem się, że ktoś zapytał, bo nie wiedziałem, że jeszcze ktoś Gainery stosuje, szczerze mówiąc. Ale widać, są jeszcze osoby, które, wiesz, gdzieś tam Gainery spożywają. Także ciekawy jestem, czy ludzie faktycznie Gainery spożywają. Czy wystarczy sobie białko z tym, izolat zmieszać z karbo i masz Gainera. No, generalnie tak. Chociaż wiadomo, no, czasami lepiej na przykład... Jeśli ktoś ma troszeczkę po kolei w głowie, to wie. Ja to mówiłem zawsze też od wielu, wielu lat. Ale wiesz, ludzie lubią mieć na gotowo, na przykład, że będzie taki smak, a na przykład nie, bo białko, wiesz, taki smak sobie zmieszałem, karbo mają truskawkowy, może komuś nie odpowiada. Zawsze. Ale wiesz, cukrów. Białko bezsmakowe, karbo o dowolnym smaku i masz zajebistego Gainera w smaku karbo. No tak, tak. No ja tak często też robiłem. Albo wiesz, na przykład no, biorę tam jakieś... Też tak robiłem po treningu. Karbo czy owocowe też białko i też jest spoko, nie? A że karbo mam, wiesz, fajne, bo są trzy rodzaje ten węglowodanów, no to też jest takie stopniowe uwalnianie się, nie? Nie, że sam cukier, no bo to, wiesz, no nie problem jest... Nie trzeba insuliny przybijać. Ale można, jak ktoś chce, to może jak najbardziej. Tak, widzisz, my nie dyskryminujemy ludzi i kto chce, niech się kuje, kto nie chce, niech się nie kuje. Dokładnie, wybór. Każdy ma wybór. Paszportów nie sprawdzasz, nie? Nie, tylko poziom teścia. Także no, jak już się pandemia skończyła, to ja zacznę się szczepić. Tym optymistycznym akcentem już kończymy. Kończymy, bo pora jeść. Trzymajcie się. Jeszcze żółwika dawaj. Żółwika przybij. A może hej. Doriana byś tam wytarnąć, wiesz, po plecach możesz Dorian, obudź się. Nic nie mówisz dzisiaj, co jest tam? Zawiesił. Pandemia go zawiesiła, nie? Może następnym razem będzie bardziej rozmowny to. A może wiem, bo tak po polsku gadamy i on nie rozumie właśnie, nie? Także trzeba wiesz. Usta otworzył i słucha. Ale wy dobrze angielski znacie, wiesz, no ja tak nie za bardzo, to wy się dogadacie lepiej. No właśnie, a ten w Belgii jesteś, to po jakim tam byłem? Po Belgii, nie, tam francuski jest? Jaki tam jest jeszcze? Flamandzki, nie? Tutaj są trzy urzędowe języki. Holenderski, francuski i niemiecki. I w jakim mówisz? Ja najczęściej mówię po angielsku. Czyli czwarty język. No właśnie, nie? To ciekawe, nie? Trzy języki urzędowe.
No, bo to wiesz, każdy też rozmawia po angielsku, jest dużo obcokrajowców i po angielsku się dogadasz wszędzie, nie? To jest śmieszne, że jak pojedziesz do drugą, znaczy no, część od strony Francji, gdzie rozmawiają po francusku, to tam już po holendersku nie dogadasz się, nie? Tam już praktycznie tak, nikt nie rozmawia po holendersku. Francuzi też tak za bardzo nie ma po angielsku, też nie mówią z tego, co tam wiem, że nie tak raczej... Tak, ale to jest Belgia, nie? To jest cały czas Belgia. Aha. Flandria i Walonia, nie? Podzielone jest na dwie części ta Belgia, a ogólnie od jednego, od granicy holenderskiej do granicy francuskiej, to nie wiem, czy jest 300 kilometrów. Tak, bo to mały kraj to... Tak jak Irlandia. Pojebane. No, tak. No, do Polski zapraszamy do nas tutaj. Ja w lecie będę. Właśnie, Paweł, kiedy ty będziesz w Polsce? No nie wiem, a kiedy mam być? No, dawajcie znaka, tu się ustawimy jakoś, nie? No. Ty, jak ja czekaj, jak ja w marcu wrócę do treningów, a planuję tak w sierpniu przylecieć, to ile to będzie, że marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, ty, 6 miesięcy. To już w miarę da radę zrobić wygląd. W lipcu przyjedź albo w czerwcu, bo to są takie najlepsze. Ja nie lubię sierpnia. Jak otworzą bo... jakieś imprezy, to wtedy ja mogę jechać. Mi się sierpień kojarzył z jesienią, ja już taki nostalgiczny jestem. Najpierw lubię maj, czerwiec, lipiec. No, to są takie moje ulubione pory roku. Ja wolę, no, lubię, maj, mówię, ja wolę tą pierwszą połowę roku. Maj jest zajebisty. A jeszcze wiesz, jak teraz, wiesz, ja tak od iluś tam lat startowałem zawsze, wiesz, jesienią, no to tak naprawdę cały rok był taki, wiesz, ukierunkowany, że tak, pierwsza połowa roku to było takie, no też już, wiesz, budowanie masy i tak dalej, a potem wakacje, jakieś redukcja, no to wiesz, to tak, to ciekawszy był ten, ta końcówka roku dla mnie, no bo praktycznie do końca listopada, powiedzmy, tą formę się robiło, tak? A teraz, wiesz, jak 2 lata nie startowałem, to dla mnie... Kurczę, ta jesień to tragiczna była dla mnie już tak, żeby to, wiesz, tak przetrwać jeszcze, wiesz, jak była ta pandemia, to taka męczarnia psychiczna, że masakra, nie? Także to nie dla mnie. Także muszę coś sobie znaleźć. Mówimy się poza tym. Tak. Poza kamerami, nie? Bo to... No. No to co, no to już... To żegnamy, ja muszę zjeść, bo jest już późno. Ja też muszę zjeść. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiamy razem z Janem. Na razie. Pozdro.